Przed tobą pałac królewski Buckingham Palace. Od 1837 roku jest oficjalną rezydencją królewską. Pierwszą mieszkanką pałacu była królowa Wiktoria. W pałacu znajduje się 19 sal reprezentacyjnych, 52 pokoje sypialne, 78 łazienek, 188 pokoi dla obsługi. Oraz 92 biura. Sama królowa z mężem zajmuje prywatnie kilka pokoi w skrzydle północnym. Większość przyjęć w pałacu odbywa się w pokojach od ulicy czyli frontu ze słynnym balkonem, na którym przy wielu okazjach pojawia się rodzina królewska. Co roku odwiedza królową około 50 tysięcy gości. Przed pałacem turyści mogą obejrzeć słynną na całym świecie ceremonię zmiany warty. Jeżeli odwiedzicie pałac Buckingham w okresie od kwietnia do lipca, warto zaplanować swoją wizytę na godzinę 11.30, kiedy właśnie ma miejsce uroczysta zmiana warty. Obecnie pałac ten jest zamieszkany przez królową Elżbietę II. Jej obecność sygnalizuje wciągnięty na maszt sztandar. Natomiast podczas nieobecności monarchy jest on zdejmowany.